Zostało tylko 10 minut. A nadal jest remis. Tutaj, El Matador! Hej! Niekryty! Podaj do mnie! Shaker i Joby i wolni! Dzisiaj El Matador walczy też ze swoimi o piłki. Ten egoizm może ich kosztować mecz. Dogrywka rozpoczęta! El Matador! Halo! Kto pierwszy strzeli, wygra mecz! O! El Matador zaprosił go do współpracy! I o nim zapomniał! Stary, spróbuj pomyśleć o zespole, a nie tylko o sobie. Myślę tylko o bramkach. Czemu grasz samolubnie? Ja? Nie! Przez to przegramy mecz! Jeżeli ja nie strzelę, nikt inny nie da rady. Po prostu gram na swój sposób. Wiesz co? Odczep się ode mnie, zrozum, że chcę. Nikt nie przyjął! Hej, El Matador, skup się bardziej. Niczym ping-pong, a Super Strikers są siatką. A teraz o dzisiejszym słabym meczu. Zawinił El Matador. Hydry liczą na podobną grę w meczu rewanżowym, a nawet mają nadzieję zdobyć jeszcze więcej goli. Jak to mamy nadzieję? Jak tak będą grać, to nie mają z nami najmniejszych szans! Shaker! A? Chodź ze mną, już! Czemu obrywa Shaker? Przerośnięte ego Matadora wszystko nam psuje! Sam meczu nie wygra! Chcę grać jak najlepiej! Stary, dzisiaj dałeś popis. Harujemy na całym boisku, a ty wszystkie akcje zmarnowałeś. Stary, nie chcę grać razem z tobą, skoro utrudniasz mi zadanie. Chcę, żebyś zrobił coś z Shakerem. Polecicie za morze. Do mojego przyjaciela. Więc Paryż? Milan? Nowy Jork? Nie. Solinezja. Jasne. Z Papraja wygrasz wycieczkę. Ale i przecież ja... To już zostało postanowione. Już jesteśmy? Nie. Jak to mamy nadzieję? Jak tak będą grać, to nie mają z nami najmniejszych szans. Już jesteśmy? Nie. Co takiego znajdziemy w tej Solinezji? A tak w ogóle to po co trener mnie tam wysłał? Z Solinezji pochodzi Hinlon. Tak, teraz to ma sens. Lecę do Solinezji, by spotkać tamtego Hinlon. Tylko ty możesz pomóc El Matadorowi. Super Strikers, podobno jesteście sławnymi piłkarzami. Pamiętajcie, futbol w Salenizji jest zakazany. Nawet nie myślcie o graniu. Rozumiem. Przylecieliśmy grać. Dziękujemy, panie władzo. Co? Podobno w Hinlon nie mogą grać cudzoziemcy. Tu mnie
zamieszkamy? Nie. Zamieszkamy z tubylcami. Żartujesz, amigo? Do bani! O, rany. Ale smród! I już dojeżdżamy? Kinlon! Ty to szejker? Znów autografy? Szejker to ja. A ja to... Jestem Kim. Ken? Chodźmy. Trener chciałbym was uczył Hinlon. Ting-tong? Hinlon! To prastary futbol z Solinezji. Gracze podają do siebie w kółku. W dowolny sposób. Ale piłka nie może im spaść. A przyleciałem tu, żeby kopać jakąś piłkę z trzciny? Hinlon ma 3 prawa. Tylko? Zapamiętajcie je, a Supa Strikers będą lepsi. Postaraj się nie ośmieszyć, Shaker. A w Hinlon nie da się wygrać. Gracze rywalizują ze sobą. Kto ładniej poda i gra dłużej? Jestem dobry, gram przepięknie. Potrafię podbijać ją wiecznie. Bez niczyjej pomocy. Trener chce, byś mu pomógł. Wiecie, ta gra jest za trudna. Może pójdziemy, nie ośmieszając się. Zgłupiałeś! Może dla ciebie, ale nie dla mnie! Po pierwsze, gotowość. Piłkę podaje się, kiedy się chce. Znudzenie. Gotowy? Tak, Shaker. Jestem gotów. W porządku. Po drugie, zrozumienie. Podając, przekaż myśl. Odczytałem! Sugestią było strzel gola! O, wiedziałem, że jest źle, ale to tragedia. Nie musisz mówić. Aha, gracie w Hinlon. Mówiłem, to nie dla turystów. To już koniec. Wróćcie do siebie. Chwila, a po trzecie? Jakieś zwoje? To zbyt łatwe. Więc nasz plan nie wypalił. Ich władze wydaliły nas, nim zdobyliśmy niezbędną wiedzę.
Nasz mecz z Hydrami jest jutro. A El Matador stracił zaufanie drużyny. Ale odzyska je! Wysyłają mnie na drugi koniec świata, żebym pograł w grę bez goli. Do tego jeszcze ta cała policja! Mam nadzieję, że mu pomożesz. Jeśli nie, będzie grzał ławę. Wiem, że Hinlon pomoże, tylko nie wiem jak! Zapamiętaj, co mówił mnich. Nie dam rady bez jego wsparcia. Dlaczego wszyscy uwzięli się na tę torbę? Najpierw mnich, teraz ty! El Matador! Kin wsadził zwoje do torby! O! Chodźmy, wołaj chłopaków! Chcecie pokazać pamiątki? Ja? Zaczynaj, stary. Wiemy, mieliście odlotowe wakacje. Właśnie tego pojechaliśmy się uczyć. Trzy zwoje, trzy prawa Hinlon. Bajer! To są oryginalne rysunki mnichów z Hinlon. Pokażę wam. Po pierwsze, trzeba być gotowym. Piłkę podaje się dowolnie. Tak mówią prawdziwi mnisi. Pomogę wam się tego nauczyć. Po drugie, myśli przekaż podaniem. Mam pisać na piłce? Pokaż, dokąd ją przekażesz. Więc nie pisać na piłce. Nie musisz pisać! Wunderbar! A teraz najlepsze. Po trzecie, masz piłkę raz. Popisz się. Trzeba ciągle ćwiczyć i grać coraz lepiej. Teraz albo nigdy. Jak to zrobiłeś? To było super! Brawo, Shaker! Oho, to było jak breakdance! Widzisz? Zagrałeś lepiej, myśląc zespołowo. Tak, prawa Hinlon tu się sprawdzają. Ale El Matador gra całkiem inaczej przy fanach. Dokładnie. Stadion w Strikaland. Sporo szumu wokół meczu z Hydrami. A co ważniejsze, sporo mówiło się przed meczem o napastnikach czerwono-białych. Oby udało im się dzisiaj współpracować w tym meczu. Inaczej Hydry ich pokonają. Okazuje się, że to mu pomogło. Poza tym El Matador grał w Hinlon. To dobrze. Zobaczy pan. Jeżeli dzisiaj spaprzę... Trafi na ławkę. Na bardzo długi czas. El Matador! Halo! Otrząśnij się! Dzisiaj dzień waszej klęski! Muszę strzelić, by grać dalej i spełnić oczekiwania mych fanów! Gotowy stosować się do praw Hinlon? To jest futbol, Shaker, nie Hinlon! Gra się twardo i szybko. Muszę strzelać, by przekonać wszystkich, że nadaje się na napastnika. O nie! Trener będzie dumny. Chyba El Matador się nie zmienił od przegranej. Obrona czerwono-białych ma co robić, gdy tak gra. Psst,
Stary, nie odchodź od zasad Hinlon, tylko z powodu swoich fanów! Proszę, nie graj tak, bracie! El Matador na skrzydle! Strzelił na wiwat! Na co on liczył? W takich drużynach nie jest dziwne, że gdy jeden gracz nawala, cała precyzyjna taktyka bierze w łeb. Kapitan Strong czeka na piłkę. Gol dla Hydr! Super Strikers nie grają zespołowo. Jest 1-0 dla Hydr. Nie wykluczam, że stracą więcej bramek. Jeden z graczy białych ma kontuzję. El Matador, dlaczego strzelasz sam, zamiast podawać? Moim zadaniem jest strzelanie goli, tylko to. Nie! Współpraca i granie zespołowe jest twoim zadaniem. Nie zapominaj o tym. Przepraszam. Słuchaj, jeszcze nie koniec, ale musimy grać razem. To drużyna, czy co? Super Strikers na trzy! Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Powiedz tylko, co chcesz, a zrobię to. Shaker coś kombinuje! Tak, zaczyna tworzyć jakąś formację. Bądź gotów. Podanie może przyjść w każdej chwili. W podaniu zawrzyj wiadomość. Piłkę masz raz. Popisz się! El Matador! Super Strikers wyrównują! A tłumy wprost oszalały! Ale dla Super Strikers to jeszcze nie koniec! Gol słynnego kapitana czerwono-białych. Ha, ha! I to na chwilę przed końcem! Właśnie tak Super Strikers zmienili porażkę w wygraną. Bardzo przepraszam, szefie. Nic nie strzeliłem. Grałeś drużynowo i wygrałeś. To się liczy. Czyli zostanę w zespole? Jasne, że tak. Skąd wziąłeś ten fantastyczny pomysł na tak przedziwną formację? Z Solinezji. Co? To pomysł trenera. Tylko jego. Cóż, to już wszystko. Wracamy do studia. Solinezja? A, Hinlon! Pozostało nam jedno. Dokąd znowu lecimy? Odwiedzimy mnichów z Solinezji. Lecimy do Kena? To Kin. Ken? Tak, jasne. Czemu? Dobra, lecz nie grajmy już w Hinlon. Dobra, Shaker? Dobra.
skrętny tygrys dorasty. Raz, tato, co? Shaker niekryty? O, sfaulował go! Zasłużyli na żółtą! Supa Strikers czekają ciężkie mecze. Wpierw palma, a później niepokonani. A presję wygranej odczuwa trener. Pudło! Niecelny strzał napastnika, a trener się wścieka! Co to? Czyżby gol? Rzeczy samej! Świetny lob! Gol! Przepiękny! Na minutę przed końcem! Trener! Trener upadł! Co? Trenerze! Doceniam chęć prowadzenia drużyny, panie Krakowski, ale pana umiejętności nie są wystarczające do trenowania zespołu z Superligi. Cóż... Poza tym, niepokonani nie szukają trenera. Nagły problem zdrowotny trenera czerwono-białych wykluczy go co najmniej na 2 mecze. Powstaje pytanie, kogo Supa Strikers zatrudnią na najbliższe spotkania przeciw Palmantieri oraz niepokonanym. Stój. Chyba jednak znajdziemy dla ciebie jakąś pracę. Posada u niepokonanych była moim marzeniem od wielu lat. Nie. Chodzi mi o pracę z Supa Strikers. Lecz płacił. Będę ci ja. To prosta praca. Masz upewnić się, że Supa Strikers źle zagrają przeciw nam. Więc co ty na to? Tak, referencje ma niezłe, ale miałeś myślę, leżeć że... bezczynnie! Bez stresu! Rozmawiałem z... Leżeć bezczynnie znaczy leżeć bezczynnie! Bez stresu znaczy bez stresu! Słyszysz? Tu masz odłożyć pracę! Zapomnieć o Supa Strikers i porządnie się najeść! Nie mogę... Możesz? I tak będzie! Tak, referencje ma niezłe, ale... Cóż, zgodził się. Zaprośmy tego trenera do środka. Tak, skoro się zgodził... Masz rację, ściano. Trener decyduje. Dobrze, zatrudnię go. Więc to jest ten wasz super tajny, legendarny kompleks treningowy. Nie widziałem takiego już od lat. Serio? Ta maszyna to nowy patent. Meczotaśma. A, tak, jasne. A tego to w życiu nie widziałem. Zaczynajmy, dobrze? Znasz nasz zespół, Ściana, Wielki Bo, North Show, El Matador, Skrętny Tygrys, Luźny Joe i Shaker. Porządkując grę, pokonamy Palmantieri. Najpierw załóżcie to. Obrońcy razem, pomoc i napad. A ja myślałem, że szef był dziwny. El Matador! Czekaj! Trenerze, porozmawiajmy o treningu. Tak? Bez urazy. Ale taka taktyka kłóci się z naszym stylem gry. Serio? Tak myślisz? Nie pasuje do nas, trenerze.
A mnie nie pasuje podważanie moich decyzji. Skoro nie ufasz mi, jak mam ufać tobie? Macie mnie słuchać bez szemrania i koniec! Szefie? Coś jest nie tak z tym krakowskim. Shaker. Inny trener, inne metody. Musicie mu zaufać i próbować tych rozwiązań. On nas nie rozumie. Czasami dziwna taktyka sprawdza się na boisku. Racja. Dzięki. Jeśli zagracie jak każe krakowski, możecie przegrać z Palma i z Niepokonanymi. Racja, Spenza. Ale może warto spróbować. Może jest całkiem w porządku. Więc... wszystko idzie zgodnie z planem. Dobrze. Z tą taktyką czerwono-biali się ośmieszą. Dzięki niej przegrają z Palmantieri oraz z Niepokonanymi. Puchar Superligi zgarnę ja. Super Strikers prezentują dziwną strategię przeciw Palmantieri. Stać w linii! Nie przerywać formacji! Bez nerwów, panie Krakowski! Nie chcemy kolejnego zawału! O, wielki boss, trudem broni strzał Don Aldo! Nigdy nie wygramy z Niepokonanymi, jeżeli będziemy grali w taki sposób. Spróbuj wypuścić Shakera! Co? Chyba Krakowski źle ich ustawia. Tak, a piłkę ma Palma. Czy wykorzystają przedziwne ustawienie czerwono-białych? Gol! Don Aldo! Obrońcy czerwono-białych nie asekurują się! To szaleństwo! Nie mogę uwierzyć, że wasz zespół miał zdobyć mistrzostwo w tym roku. O, nie ma to jak dobry relaks. Super Strikers przegrali z Palmantieri 0-2. Jeżeli chcą liczyć się w walce o puchar, Krakowski musi postarać się przed meczem z Szarymi. Chłopcy, już dobrze. Tak nieraz bywa. Graliście nieźle. Wyszliśmy dzisiaj na amatorów. Panowie, jako wasz trener przyrzekam uroczyście, że nasz nowy styl gry wypali na pewno w meczu z Niepokonanymi. Cóż, więc jutro ostry trening. O nie, jutro macie wolny dzień. Graliście na 100%. Odpocznijcie. Nie wiem, co planujesz, ale się dowiem. Cześć, Shaker. Ciężki mecz, co? Tak. Słuchaj,
Myślę, że czas trochę powęszyć. Nawijaj. Krakowski jakby chciał przegrywać. Dowiedzmy się czemu. Aha. Wszystkie dowody przekaż trenerowi. Żadne zadanie nie przeraża detektywa z Penzy. Spędza? Kończy się czas. Dzisiaj mecz. Powiedz, że coś masz. Shaker, śledziłem go przez 2 dni. Facet jest czysty. Jedną chwilę. Shaker, oddzwonię. Brawo. Spraw, by czerwono-biali zagrali z nami tak, jak poprzednio. A wygramy z nimi na bank. Mam cię. Hej. Ty złodziejko. Oddaj mi to. Miękkie lądowanie. Słyszałeś ten hałas? Racja, spiskowcy, pędzę do trenera. Dzisiaj mecz w Strikaland. Wszyscy są ciekawi, czy czerwono-biali sprostają przeciwnikom niepokonanym. Mój plan był doskonały. Krakowski pozmieniał taktykę Supa Strikers. Dzisiaj wygramy. Strikers nie mają szans. Na bank. Oby Krakowski miał plan gry dla czerwono-białych. Dobrze, chłopcy. To ten mecz. Na szczycie. Ostatnio poszło fatalnie. Tym razem trzymajcie linię. Bo inaczej... Supa Strikers przypominają orkiestrę, a nie drużynę. Wracaj do linii! Widzisz? Byłbyś z innymi, gdybyś się nie wyrwał! Stoją blisko siebie. Podajcie na skrzydło! Gol! Niesamowity wolej z kary! Tak! 1-0 dla niepokonanych! Gibki Rasta! Jeśli przerwiesz linię, przyrzekam, że cię wymienię! Krakowski stara się to przegrać. Wiem o tym. I mam na to dobre lekarstwo. Ja byłem pewien, że nie będzie operacji. A? A, tak, trenerze. To ja, Spędza. Shaker kazał mi to dać. Migiem. Brawo. Miał rację. Jeżeli będą trzymać ustalone linie, niepokonani po prostu ich zmiażdżą. Ubrudziłem sobie twarz? Taktyka i pozycje dla graczy. Przekaż je Raście jak najszybciej. Ważą się losy pucharu. Już pędzę, trenerze! Super Strikers! Nadchodzi detektyw Spędza z odsieczą! Stój, czekaj! Włącz telewizor! Tak, wiem, że to ważny mecz. I byłeś taki grzeczny. Jeden mecz nie zaszkodzi.
Hej! Otwórzcie natychmiast! Próbujemy! Tak! Zablokowały się! Puśćcie mnie! Witam! A ty czego chcesz? Niczego. Dostarczam przesyłkę. Przesyłkę? To niedorzeczne. Skromny prezent od trenera. Czemu mój jest mokry? Shaker miał rację. Krakowski pracuje dla niepokonanych. Koniec z jego taktyką. Nadszedł czas grać w naszym stylu. W stylu czerwono-białych. Raz, dwa, trzy... Super Strikers! Dobra. Nagrałem króciutki film, który pokażę widzom po gwizdku. Przepraszamy, trenerze! Cóż, zacięły się! Bez nerwów. Kazałem im trzymać linię. Grajcie jak każe, bo po mnie! Znaczy, po nas! Za linię! Wreszcie grają jak zawsze! Instynktownie i z pasją! Gol! Super Strikers strzelili! Brakuje im bramki do remisu i dwóch do zwycięstwa! Gol! A! Super Strikers wyrównali! Wskazówki krakowskiego z przerwy zdają się działać! Gratuluję! Ale spróbujcie! Tak, jasne, rozumiem. Grajcie razem i idźcie za głosem serca. Nie mogę go słuchać z krakowskim na ławce. A może... Dajcie mu chwilę, ludzie. Złamie się. Mniej więcej... teraz. Co wy robicie? Hej! Za linię! Shaker! Co ty wyprawiasz? Co? Nie! Proszę! Ja tylko... Obejrzyj mecz z trybuny, trenerze! Nie, co? Często się to zdarza! Nie, zdarzyło się to w... Cóż, bardzo dawno temu! Shaker podaje do czoła! Muszę strzelić! Gol! Shaker główką zapewnia im zwycięstwo! Super Strikers pokonują szarych! 3-2! Zwalniam cię! Jedną chwilę. Spójrzmy na telebim. Czyżby nowy trener czerwono-białych był w zmowie z niepokonanymi? A wygramy z nimi na bank. Aha, to skandal! Niesamowity powrót! Wszystko to dzięki trenerowi. Myślałem, że nie układa wam się z krakowskim. O, to nie krakowski. Tylko ty!